nasza obyczajowość w tej chwili dopuszcza takie różnice wieku między mężczyzną a kobietą na korzyść mężczyzny, czyli 65 i 30, że to jest po prostu niesmaczne. Ta różnica wieku jest niesmaczna? Niesmaczna. Niesmaczna, bo to jest podwójny ojciec, czyli dziadek. No ale wiele kobiet, tych młodych, twierdzi, że to jest miłość i na miłość nie ma rozwiązania, nie ma, nie wiem, nie ma zmiłuj po prostu. Jak jest miłość i uczucie, no to wiek nie gra roli. Ja się strasznie z tego cieszę i gratuluję tym paniom, aczkolwiek myślę, że zrobienie sobie dziecka z 65-latkiem, jak się ma 20, zapewnia nam 20 lat wygodnego życia z alimentów. Ale potem w pewnym momencie życie w samotności. A dlaczego ma sobie nie znaleźć konkubenta? Znaczy, rozumiem, bo ona bierze alimenty na dziecko, nie na siebie. Bo w Polsce nie wiem, jaki jest system alimentacyjny kobiet, z którym się mężczyzna rozwodzi, bo w Stanach jest tak, że on jej musi zapewnić dokładnie tyle samo, co ona miała. Mnóstwo. Nie wiem, jak jest u nas, bo nigdy nie byłam porzucona. Z tego co wiem, w Polsce mamy tak, no nie wiem jak wyglądają przepisy dotyczące alimentów na żonę czy na męża, natomiast w przypadku alimentów na dziecko one są wyceniane w ten sposób, że mężczyzna ma zasądzone alimenty, które mógłby zapłacić, powiedzmy, mężczyzna jest bezrobotny, ale jest, nie wiem, z wykształcenia, ale zaraz, jest z wykształcenia prawnikiem i mógłby zarabiać 10 tysięcy, to sąd wycenia te alimenty na podstawie jego możliwości zarobkowych, a nie staną faktycznymi. Ja takiego narzeczonego, który miał dwóch synów, co prawda 23 i 25, którzy jeszcze się uczyli i sąd właśnie przydał mu tak zwane domniemane dochody, czyli właśnie to, o czym całą pensję uniwersytecką. Na zero. I ja go utrzymywałam 2 lata, a potem zaczął zarabiać. Zero. Nie posądzałabym panią, pani Haniu, o takiego partnera, a jednak. Wie pani co, no właśnie mówiłyśmy o miłości. No miłość jest zupełnie ślepa, jest głupia, miłość jest szalona, miłość jest rujnująca. Do pewnego czasu buduje, potem rujnuje. To jest jak tsunami.